Doberek, witam bardzo gorąco. Witam was kochani, słuchajcie, witam się z wami w dzień tygodnia poniedziałek. W dzień tygodnia poniedziałek, już po prostu mi się wszystkie dni pokićkały. Ja nie wiem, gdzie jest mój statyw, słuchajcie, nie będzie was ustawić. Tak, gdzie ty jesteś statywie, słuchajcie, no gdzieś jest. Gdzieś jest, tylko nie wiem gdzie. Nie wiem, jak was ustawić, to was mogę ustawić. Czekajcie. O, na chwilę chyba mogę. Trochę za głośno. Ja oczywiście słucham muzyczki, słuchajcie, wróciłam właśnie do domu. Dzisiaj mamy dzień tygodnia poniedziałek, 30 września, czyli dzień chłopaka. Ja chłopaka nie mam, ale wszystkim chłopakom, mężczyznom, partnerom waszym życzę wszystkiego najlepszego, aby wam nie dokuczali, aby byli tacy, jakich wy ich chcecie. No, także wszystkiego najlepszego. Nie będę się bardziej rozwodzić, bo tak jak mówię, chłopaka nie mam, więc się nie będę tutaj rozdrabniać. Co najwyżej mogę mojemu mężczyźnie życzyć wszystkiego najlepszego, czyli mojemu synowi. Czekam właśnie, słuchajcie, na dzieci, czekam na Gracjana. Właśnie, mąż, wstawiłam sobie patelnię, na razie pustą, spoko. Wstawiłam sobie patelnię, bo będę właśnie, słuchajcie, robić obiadek. Szukam statywu, poczekajcie, pójdę po statyw i wtedy do was pogadam. No dobra, słuchajcie, ja właśnie wzięłam statyw, właśnie słyszę, że chyba przyszedł mi synio. Także przyszedł synek ze szkoły, biorę się, chcę wam właśnie jeszcze pokazać, ponieważ właśnie wróciłam, próbowałam przewozić rzeczy, byłam w karpetowni, pomogła mi Karolcia przewozić wszystkie graty, już przywiozłyśmy praktycznie wszystko, także klucz już jest do zdania, także mega, mega się cieszę. I co? I... Czy już moje dziecko weszło i wyszło? Ja mówię, czy wszedłeś i wyszedłeś? No i pokażę wam od razu szybki haul. Pokażę wam hejo. Pokażę wam, co zakupiłam. Spoko. Hej, Krzysio. Także... Cicho! Także pokażę wam, co zakupiłam i biorę się za robienie jedzenia i za odgracanie tego, co wam pokażę, bo pokazywałam wam na Instagramie. Tak samo jak czekam. Czekaj, kochanie. Tak samo jak czekam, słuchajcie, na propozycje z pytaniami do rozmów naszych, które będziemy podejmować podczas vlogów. Przebierz się, proszę. Nie wejdziesz do pokoju teraz. Czemu? Bo stoi materac. Musi tak na... Nie przestawię, bo zwalisz mi wszystko. No, także pokażę wam po prostu szybko, co zakupiłam, bo muszę się brać za Amciu. Płatki kosmetyczne, bo mi się skończyły. Cytrynka do wody z cytryną, tu paregon. Kupiłam dzieciaczkom i ogólnie nam winogrona, te takie fajne, bezpestkowe. Jabłka, jabłka, jakby to. Red Bulla, bo potrzebuję. Kupiłam spaghetti, bardzo smaczne, z homorganisa, polecam bardzo serdecznie. Dzieciom kupiłam takie te frytki. To są takie jak z McDonalda, bardzo, bardzo smaczne, jak na takie szybkie frytki. Dwa takie opakowania takich bułek krojonych, już takich brązowych, jedno brązowe, drugie białe, czyli pieczywo. No i dwa makarony, takie, które zalewacie tylko wodą i są naprawdę przepyszne, zależy jak nie macie czasu lub opcji, to ja wam tą opcję polecam, więc to to. No i uwaga, jeszcze mam jeszcze jedną torbę. I tu jest tak, zupa taka, którą polubiła, słuchajcie, Oliwia. W ogóle nie zjadłabym pewnie, to jest jakaś soba Nissin i to jest o smaku chili, czyli ostre. Ona bardzo lubi ostre rzeczy, wiem, że są niezdrowe, ale to poradzę. Jakieś takie, słuchajcie, carrot cake bars, czyli takie batony o smaku carrot cake'a, takie niby, że zdrowe. Zobaczymy, spróbuję, pierwszy raz to wzięłam. Dzieciaczkom wzięłam banany, czyli owocowo. Dalej wzięłam garlic bready, dlatego że, czyli garlic te czosnkowe pieczywo, gdyż będę robić bruschettę dzisiaj, bo ma wpaść do mnie Karolcia. Dalej wzięłam karmę tą moim kociakom, puriny bardzo ją lubią, pomidorki do bruschetty. Dalej wzięłam sobie, bo bardzo lubię, dzieci nie przepadają, oni lubią wszystkie inne, a nie te. A ja bardzo lubię płatki cynamonowe, więc wzięłam sobie płatki cynamonowe. Dalej kupiłam, słuchajcie, jacket potato. O, też lubisz? My lubimy. Jacket potato, bo będę robić z tuńczykiem, także to. Kupiłam skarbonkę, ponieważ mamy taki plan pewien z dziećmi i zobaczymy, jak nam on wyjdzie. To jest dla Gracjana. Dzisiaj, wczoraj... Wczoraj i dzisiaj.
Będzie zasługiwał i będzie dostawał pieniądze. Wczoraj już dałam radę, dzisiaj też muszę i do końca tygodnia. Do końca tygodnia, na koniec tygodnia będzie wykładał skarbonkę, a dostaje pieniążek za dobre sprawowanie. I Max to chyba, nie wiem, może nie być Maxa. Różne. Na przykład czas, jeden dzień może być funt, jeden funt 50, jeden 2 i czasem 5. Dokładnie. Moja świeczka, najulubieńsza, cynamonowa. Taki żel do mycia ciała, Palmolive, bardzo lubię ten Honey and Milk. Dalej tuńczyk w oleju do właśnie tego Jacket Potato. No i mojej Karolci ulubione piwko, czyli Koparberg. Koparberg, dobrze. Zawsze nie wiem, czemu inaczej na to mówiłam. Koparberg właśnie o tym takim smaku, bardzo je smakuje, mnie trochę nim zaraziła. Przyznam, że polubiłam. I od biedy, a się zresztą to auto zaparkowało. I od biedy, czyli to znaczy, że tak w zastępstwie, dopóki nie kupię takich, jakie chcę, to zakupiłam, czekajcie, to jest torba na zakupy. Zakupiłam te takie klosze, takie papierowe, zwykłe. Założę po prostu na przedpokój, żeby coś było i tyle. No i te wszystkie zakupy wyniosły mi 4 dychy. Także jak widzicie, niby nic, a 4 dychy z portfela ubyło. Także no... Taka situation. Dobra, biorę się teraz za podgrzewanie, słuchajcie, spaghetti, dlatego że muszę brać się tam za porządek, a za chwilę Was tam przeniosę po zjedzeniu i wypiciu kawy. Pokażę Wam, co mam do sprzątnięcia, a potem cały progres. A jeśli chodzi o tematy, to podczas tego vloga właśnie już dzisiaj czekam na propozycje tematów, jakie mi napisać. Zaczniecie pisać prywatnie. Jeżeli coś już by mnie dotyczyło, fajnie bym mogła się tutaj wypowiedzieć, to na pewno to uczynię już w dzisiejszym vlogu, czyli to już będzie właśnie po 30, czyli po poniedziałku i wczepię go w tego właśnie vloga. Także już teraz sobie o tym byśmy porozmawiali. W sensie ja bym powiedziała i opowiedziała Wam bym o tym, czy ja tego doświadczyłam, czy też nie. Chodzi tu oczywiście o temat, który Wy zapodacie, bo to wszystko dla Was i to od Was będzie zależało, na jakie tematy będziecie chcieli rozmawiać. Ja niczego nie chcę Wam narzucać. Dobra, także ja się biorę za żarełko i odzwam się Was później. No i dobrze, robaczki, tak jak powiedziałam, tak teraz się stanie, mam taką nadzieję. Tutaj akurat są śmieci, to nie, ale tu te dwie torby od pomarańczowej wyż. Zaczyna się cała przygoda moja. To wszystko musi być odgrocone. To. I to. Tak, za chwilkę. No i wjechał już właśnie telewizor Oliwki, także stoi już na komodzie. Komodę przestawimy tu, natomiast jak ten cały pierdolnik zniknie. No, także co, ja się biorę, no i tu stoi jeszcze materac. Także ja się biorę za to tu wszystko i w miarę możliwości, jak już się z czymś poogarniam, to oczywiście Wam pokażę mój postęp. Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo gorąco i serdecznie i witam się z Wami, słuchajcie, 1 października, słuchajcie, ja nie wiem, czy tylko ja tak miałam, że wrzesień przeleciał, po prostu przeleciał jak szalony, jak jakaś strzała, serio, nie wiem, kiedy to zleciało, ja akurat tak naprawdę powiem Wam szczerze, że ten cały miesiąc to byłam tak w temacie przeprowadzki i jeszcze z niego nie wyszłam oczywiście i pewnie z niego jeszcze nie wyjdę przez jeszcze następny miesiąc, tak obstawiam, że ten ostatni... Daisy, co jest? Co się stało? Co się stało kotełkowi? Chodź się pokaż. No chodź się pokaż. Gdzie ty byłaś? Dlaczego ty tak łazisz? Słuchajcie, stawałam do niej dzisiaj w nocy chyba z 5 razy. Ja już naprawdę zapomniałam, jak jest mieć małe dzieci, do których trzeba w nocy wstawać, a tu proszę. Proszę, proszę. Tak? Tak? Wstawać musiała Pancia? Musiała Pancia wstawać, bo koteł zeżar coś, słuchajcie, nie wiadomo co to było. Nie wiem, co ona zeżarła. W sumie Gracjan zostawił, słuchajcie, na blacie płatki. Nie zjadł ich do końca wczoraj i zostawił płatki z mlekiem, a tak naprawdę te nie będę Wam opisywać wymiocin, ale chodzi o to, że te wymioty faktycznie były takie bardzo rzadkie, bo ja zazwyczaj też patrzę, wiecie, no mimo wszystko, no kto ma zwierzęta, to dla Was jest pewnie też normalne. Patrzę oczywiście na tą konsystencję, na to, jak to wygląda i żeby wiedzieć, co na przykład mogła zjeść i co jej tak zaszkodziło. To jest normalne, to jest podobnie jak z dzieckiem. Także no musiała chyba może właśnie tych płatków pojeść, bo to było bardzo wodniste, wręcz białe. Także ja nie wiem. Słuchajcie, nie wiem, po prostu koty są jakieś takie pazerne, moje wyjątkowo pazerne na, słuchajcie, jedzenie. Ale o czym ja mówiłam? W
Wczoraj, słuchajcie, Dzionek, aha, mówiłam, że cały miesiąc pewnie też zleci mi jeszcze na tej takiej ogólnej przeprowadzce, w sensie, że w temacie przeprowadzki, ale w ogólnym wystroju, dlatego, że podłogi są już skończone, spodek jestem już rozliczona. Zostało mi tam 17 funtów, ale ja tego nie liczę praktycznie, bo ktoś powinien się dzisiaj zjawić i dokończyć naokoło mi pokoju silikonem pociągnąć, więc poszłam to zgłosić, dlatego też nie zapłaciłam całości jakby. Powiedziałam, że te 17 funtów zostawię jeszcze zanim ktoś przyjedzie i skończy, bo ja wiem, że jak tak wiecie, zapłaciłabym tą całą kwotę, to by sobie tak lekko olali. A tak to jednak chciałabym, żeby przyjechali. Karolcia mnie tutaj uświadomiła, że bez tego, że położyliby ten silikon, to bez niego po prostu będzie mi mogło się tam coś, wiecie, brud wpadać i tak dalej. No i wierzę oczywiście, bo faktycznie jest taka szparka, wiecie, minimalna, oczywiście mało widoczna, ale jest. Także to byłam zgłosić. Wczoraj spędziłam, słuchajcie, Dzionek też z Karolcią, można powiedzieć, bo nie dość, że pomagała mi, słuchajcie, przed południem, pomagała mi ogarniać wszystkie rzeczy. Dzień wcześniej jeszcze ogarniałam je z Krzysiem, a wczoraj pojechaliśmy już tak, słuchajcie, po tą resztkę niby i tej resztki, to słuchajcie, no ja nie mogłam wyjść z tego mieszkania. Okazało się, że tej resztki to były jeszcze przynajmniej kilka toreb, pościele chyba jeszcze, pościel jakaś, no i trzy telewizory, no także tak się, wiecie, tak się wydaje, resztka, a tu kurczę, jeszcze pół pokoju mi się zajęło. Przepraszam, ziewuś. Nie myj się teraz tu, nie myj się. Hejsul, nie myj się teraz tu na wizji. Hejsul, nie myj się na wizji. No, także wczoraj siedziałam też w tych wszystkich rzeczach, słuchajcie, i wszystko musiałam układać. Zaraz Wam też to pokażę, co i jak. Czekałam też, słuchajcie, na pewne podpowiedzi, jakieś tematy, jakieś zarzucanie przez Was tematów do naszych rozmów, do naszych tematów kontrowersyjnych. Czyli pisałyście też mi, że super, że fajnie. W ogóle spory odzew dostałam wczoraj. Nie na wszystko jeszcze odpisałam, bo nie miałam naprawdę kiedy. Uwierzcie mi, że jedyną wolną chwilą wczoraj to był koniec dnia i to była godzina gdzieś między 21 a 23, ale wtedy oglądałam, słuchajcie, z moimi dziećmi film. Także no sorry, ale wiecie, no są rzeczy ważne i ważniejsze. Także nie siedziałam na telefonie, obejrzeliśmy sobie wspólnie, słuchajcie, filmik wieczorem. Fajny. Znaczy to był akurat film animowany i to było coś owce i wilki, coś takiego. Dobra, Sheep and Wolves, jakoś tak. Bardzo fajna bajka, tak by the way. No i co? I właśnie chciałam powiedzieć, że nie zdążyłam poodpisywać Wam na wiadomości tak naprawdę, za co oczywiście przepraszam, ale też na pewno rozumiecie. Postaram się to zrobić za chwilę. Właśnie piję kawę i dopiero zajarzyłam po tym, jak już sobie ją zrobiłam, że jedna z Was prosiła mnie o teścik tego ekspresu do mojego do kawy. Co prawda jest on tak prosty, że tam nie ma co tak naprawdę nagrywać w nim, ale oczywiście pokażę pewnie po tej kawie, bo ja zawsze, wiecie, dwie kawy u mnie to jest taki minimum, nie? W ciągu dnia, a rano zwłaszcza, że zawsze wypijam właśnie jedną i zaraz mam ochotę na drugą. Druga rzecz, zaraz muszę się wziąć za sprzątanie, muszę tu wszystko pozamiatać i powycierać kurze. Będę chciała dzisiaj dokończyć już sprzątanie pokoju, gdyż dziś podobno wieczorem dostałam wiadomość, że ma wjechać moje łóżko. No i to będzie kolejny, słuchajcie, problemik, dlatego że kurde, będzie mi bardzo zależało na tym, żeby to łóżko dzisiaj móc skręcić. No, mam oczywiście jakieś 2-3 osoby, tak wiecie, w myślach, w zanadrzu, tak w głowie, kto mógłby przyjechać, tylko no nie wiem, o której po prostu, wiecie, to łóżko przyjedzie, więc na pewno będę kogoś tam prosić do pomocy. Więc to, bo bardzo bym chciała, żeby to łóżko dzisiaj mogło stanąć. Nieważne, że nie mam jeszcze nowej pościeli, bo nie mam tak naprawdę nowej pościeli. Ja pościele wszystkie zostawiłam tam, więc, znaczy pościele, poszewki. Pościel mam, natomiast nie mam właśnie poszewek, także no nie pokażę Wam w całości, jak to będzie wyglądać. Pokażę Wam to dopiero w weekend, a dokładnie w sobotę i to jeszcze po południu, dlatego że w sobotę po wypłacie na weekendzie, więc dlatego na weekendzie Wam to pokażę.
No i co jeszcze? Więc to już można powiedzieć, że będzie takie dopieszczenie mojej sypialni, dlatego że jak łóżko wjedzie, to już będzie taki, wiecie, taki cały jakiś fajny taki zarys, obraz. Wtedy będę wiedziała, jak sobie zastosować, jakie dodatki. Mam też w planie dwa mebelki do mojego pokoju, ale to oczywiście też poczekamy. Mam jakiś tam zamysł, pomysł, ale tak jak mówię, wszystko będzie zależało od tego, jak będzie wyglądał pokój z łóżkiem. Wtedy dopiero sobie to resztę rozplanuję. Ale zjawić się tam ma, tak, wiecie, mam to w głowie, taki mebelek, który macie w Fombergańcach, to jest to, co Wam pokazywałam, że kupiłam do Oliwii do pokoju. Ona nie chce mi tego oddać, bo jej się to podoba. Więc ja kupię sobie takie samo, te takie z tymi szufladkami, takimi, takimi wiecie, materiałowymi i biała rama. I do tego chcę dokupić właśnie takie samo, tylko też z szufladkami i to jest taka jakby komódka, ale nie ta szeroka, tylko ta węższa. Także nie wiem, czy Wy wiecie, o czym ja mówię, ale te, które chodzicie do Humbergansa i które widziały na moim, które widziałyście na moim holu, właśnie ten mebelek, to na pewno zajrzycie, o czym mówię. Więc będę chciała właśnie to w róg, to koło łóżka, lampka nocna na łóżku lub na tej komódce, jeszcze nie wiem. No, to takie moje wstępne plany. Być może jakaś półka. Jeszcze mam czas. Jak się zjawi łóżko, będę dopiero rozkminiać sobie resztę. Zastanawiam się, lustro raczej planowałam tam, gdzie są drzwi. I raczej myślę, że przy tym pomyśle bym została, dlatego że fajnie byłby wykorzystany po prostu ten, wiecie, ten element drzwiowy. Nie musiałabym nic nigdzie przybijać, natomiast właśnie zostanie mi jedna cała wolna ściana. No i na tej ścianie przydałoby się właśnie zrobić jakieś fajne półki. No bo ja komody żadnej takiej większej nie będę stawiać, wiecie, na ścianie tej takiej drugiej, tej takiej całej, naprzeciwko łóżka, bo to się nie mija z celem. Być może tylko kupię takie pufki, co są, to albo tą węższą, normalną, albo tą jedną szeroką, taką, żeby sobie ktoś po prostu mógł usiąść. Jeszcze nie wiem. No i chciałam różowy dywanik, bo tak jak Wam mówiłam, chciałam, żeby moja sypialnia była w kolorze srebrno, czarno, biało, pudrowo-różowo, no z dodatkami srebrnymi oczywiście tam jest, także wszystko Wam będę pokazywać na bieżąco, więc to, czyli dzisiaj powinno wjechać łóżko i bardzo chciałam, żeby było już rozłożone, więc zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby kogoś, kurczę, poprosić do tego, więc to jest to. Dzisiaj mamy pierwszy, tak jak powiedziałam, października, więc po prostu nie wiem, kiedy ten czas przeleciał. Czekałam na Wasze jeszcze tematy właśnie do naszych rozmów. Dostałam kilkanaście propozycji. Na pewno coś z tego już gdzieś tam powoli wybiorę. Jest sporo fajnych, życiowych, normalnych, naturalnych tematów, o których po prostu się nie mówi. Ludzie mają taki zwyczaj nie mówienia o problemach, nie mówienia o tym, co jest niewygodne i tak dalej. Ludzie boją się poruszać takich tematów niewygodnych, bo to się zazwyczaj źle kończy. W tym momencie zawsze się okazuje, jakich mamy przeciwników, a jakich mamy zwolenników. Ja należę do tych osób, które no niestety, ale przez to, że jestem dość szczera i za bardzo może szczera i za bardzo chcę powiedzieć to, co tak naprawdę myślę i nie lubię ukrywać niczego, nie lubię mówić za czyimiś plecami, to niestety często właśnie się to jakby wiąże z tym, że jednak więcej pojawia się, słuchajcie, przeciwników niż zwolenników, bo ludzie też źle to odbierają. Ale o tym Wam poopowiadam w późniejszej części, bo tak jak mówię, jestem w trakcie kawy, która robi teraz w tym momencie za oparcie telefonu, do którego do Was mówię. Także piję właśnie kawcie, sprawdzam maila i za chwilę Wam wrzucam nowy filmik. Jest godzina, sprawdzicie sobie, jest godzina 11:34 dokładnie. Zaraz Wam wrzucę film, zrobię tylko opisy, a Wy sprawdzicie, czy koło godziny 12, 1 października ukazał się filmik. No jak tak, to będziecie wiedzieć, że jest tak, jak mówię. Także tak to wygląda. No i co? No i będę chciała poukładać. Poukładałam wszystkie ciuchy, słuchajcie. Dzielna dziewczynka, jak to myślał, by powiedział, good girl. Także będę chciała poukładać w końcu kosmetyki. Nie mogę się już doczekać, dlatego że wiem, już wiem, że mam za mało miejsca. I to już mnie lekko, tak wiecie. No, dlatego tak bardzo będę potrzebowała ten jeden mebelek. Ponieważ on ma tam chyba 6 tych takich szufladek, a 6 szufladek powinno mi starczyć z palcem w nosie, zwłaszcza, że ja przecież posegregowałam wszystkie, posprzedawałam po prostu 3/4 moich kosmetyków, więc naprawdę zostało mi w sumie nie tak wiele.
Więc powinno się to tam właśnie zmieścić, bo ja nie chcę na żadne jakieś... Przepraszam, bo ten mebelek nie ma być na żadne inne rzeczy, tylko właśnie na kosmetyki. Daisy, chodź mi się pokaż, a nie ty tam się... Ty się tam tak kamuflujesz, chodź. Chodź, kocie. Chodź, kocie. Kocie, kocie, kocie. No chodź. No chodź. No chodź, no pokaż, jak ty się fajnie chcesz bawić. Chodź tu, chodź. O tu pan ci się pokaż, tu pan ci się pokaż, tu wszystkim. Pokaż się tu wszystkim, a nie chcesz się gryźć. Drapa, się gryźć, drapa, brzygańcu. No, dzisiaj tak wymiotowała, słuchajcie, tak mi z jednej strony było mi szkoda, a z drugiej strony dostała w dupę. Tak? Dostałem w dupę? High five? A. Dostała w dupkę, gdyż zwymiotowała u Oliwii na wykładzinę. No i te pierwsze jej wymiociny to były takie żółte. Więc siłą rzeczy, Daisy, popatrz jaka ty jesteś tu piękna. Tu piękny kotek. Razem vloga robimy, tak? Daisy. Taka sytuacja, widzicie, już pierdziele 13 minut. No jak ja mam wam nagrywać, widzicie? No. Ale lubicie te vlogi. Ja też je bardzo lubię i powiem wam, że sama sobie tak oglądam, przypominam sobie czasami, co tam gdzie kupiłam, w jakim sklepie i tak dalej. Czekajcie, mam telefon.